Cześć, niedawno w jednym z poprzednich nagrań pokazywałem rozpakowanie kilku starych, zabytkowych odkurzaczy, które trafiły do mojej kolekcji i dzisiaj chciałbym się zająć dokładniejszym obejrzeniem jednego z nich. Raczej nie będę dzisiaj oglądał tej radzieckiej czy ukraińskiej, ale pochodzącej z czasów radzieckich rakiety, odkurzacza Rakieta z 1981 roku, ponieważ ten odkurzacz wymaga dość solidnej konserwacji. Przede wszystkim trzeba będzie tutaj naprawić przewzewiałą dziurę w obudowie, z tym będzie trochę więcej zachodu. Raczej też nie będę się dzisiaj zajmował tym całkiem fajnym i ciekawym polskim odkurzaczem Gamma z 1957 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj będę musiał na pewno założyć taką gumową osłonkę, odgiętkę na kablu, a po prostu jeszcze jej nie mam, więc poczekam z tym do następnego nagrania. Natomiast w całkiem niezłym stanie jest ten polski odkurzacz Gamma 2 z 1959 roku i jemu właśnie chciałbym dzisiaj poświęcić troszeczkę więcej uwagi. Chciałbym go rozkręcić, zobaczyć jaki ma silnik, to mnie szczególnie ciekawi. No i zobaczyć czy działa, bo tego jeszcze w poprzednim nagraniu nie sprawdzaliśmy razem. Ta Gamma 2 nie jest zresztą jedynym odkurzaczem tego typu, który mam w kolekcji. Pokazywałem to w nagraniu o rozpakowaniu tego odkurzacza. Mam ich tutaj kilka, to zresztą nie są wszystkie. Tutaj jest m.in. Gamma 2 z 1965 roku z zakładów Farel w Kętrzynie i są odkurzacze Gamma 2 z Rzeszowa z 1964, z 1963 roku. A dzisiaj ewentualnie chciałbym dla porównania przypomnieć jeszcze raz także ten odkurzacz Gamma 2, ponieważ on jest rówieśnikiem tego odkurzacza, pohodzi również z 1959 roku. Linki do wszystkich tych nagrań o odkurzaczach Gamma 2 zamieszczę na końcu tego filmu dla przypomnienia, jeżeli będziecie chcieli sobie je jeszcze raz obejrzeć. Jak wspomniałem, obydwa te odkurzacze pochodzą z roku 1959. Obydwa zostały wyprodukowane w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. Ten czerwony odkurzacz Gamma 2 pochodzi, zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej, z maja 1959 roku. Ten szary, malowany szarą farbą młotkową odkurzacz Gamma 2 pochodzi z kwietnia 1959 roku. Obydwa te odkurzacze miały fabryczne oznaczenie typ A6, czyli były takim podstawowym modelem odkurzacza Gamma 2. Z zewnętrznych różnic oczywiście najważniejsza, najbardziej rzucająca się w oczy to kolorystyka. Ten odkurzacz czerwony, mam wrażenie, że jest jeszcze malowany w takim stylu charakterystycznym dla końca lat 50. Pokazywałem już chyba co najmniej jeden odkurzacz Alfa z 1958 chyba roku, czy 1959, również malowany na czerwono. Ten odkurzacz Gamma 2 malowany szarą farbą młotkową, moim zdaniem zapowiada już raczej stylistykę pierwszej połowy czy początku lat 60. Wtedy właśnie wśród urządzeń gospodarstwa domowego chyba dominowały właśnie urządzenia malowane taką szarą farbą młotkową. Pokazywałem tutaj m.in. już odkurzacz Alfa 2 z 1960 roku, tak malowany, albo dwa odkurzacze Alfa K2 chyba z 1961 i 1964 roku, jeżeli dobrze pamiętam, też malowane właśnie taką szarą farbą młotkową. Obydwa te odkurzacze mają bakelitowe pokrywy silnika i pokrywę worka na kurz. Obydwa mają tutaj logo rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego umieszczone pod rączką. Później już gdzieś chyba od pierwszych lat 60., wczesnych lat 60. te tabliczki tutaj zniknęły. Mam między innymi inny odkurzacz Gamma 2 z 1963 roku. Tutaj jak widzicie już tej tabliczki z logo RFSG pod rączką nie ma. Obydwa te odkurzacze mają tutaj charakterystyczne gniazdko elektryczne służące do podłączenia suszarki do włosów. Zresztą później sprawdzimy czy to gniazdko w tej Gammie 2 działa, czy da się tutaj podłączyć suszarkę do włosów. Może jeszcze raz pokażę ten odkurzacz Gamma 2 z 1963 roku. W późniejszych modelach już ten kształt gniazdka był troszeczkę inny. Inaczej wyglądały też suszarki do włosów, aczkolwiek one
pasowały także do tych starszych modeli. No i jeszcze jedna drobna, ale dla osób, które są tym zainteresowane, pewnie istotna różnica w designie, w wyglądzie, w funkcjonalności tych dwóch odkurzaczy z 1959 roku. W tym odkurzaczu, jak widzicie, jest możliwość podłączenia paska naramiennego, zresztą typowej rzeczy dla wszystkich późniejszych odkurzaczy Gamma 2. Natomiast w tej Gammie 2 w ogóle takiej możliwości nie ma, tutaj nie ma w ogóle uchwytów, przewidzianych uchwytów do połączenia paska. Trochę mnie to, przyznaję, dziwi, bo ten odkurzacz z kwietnia jest wcześniejszy od tego odkurzacza z maja, więc wydawałoby się, że wszystkie późniejsze modele miały już to mocowanie paska, no ale jak widać nie. Tutaj ciągle jest jeszcze taka sama rączka jak na przykład w odkurzaczach Gamma, które tej możliwości mocowania paska nie miały. Myślę, że mogę teraz odstawić ten czerwony odkurzacz Gamma 2, który już oglądaliśmy w poprzednim nagraniu, i zająć się tym odkurzaczem, którego jeszcze nie rozkręcałem. Bardzo mnie przede wszystkim ciekawi, jaki silnik znajdziemy w tym odkurzaczu Gamma 2. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tej Gammie 2 również z 1959 roku znaleźliśmy silnik produkowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej, importowany do Polski i montowany w tych odkurzaczach fabrycznie w Rzeszowskiej Fabryce Sprzętu Gospodarskiego. To był silnik produkowany w Fabryce Urządzeń Elektrycznych w Zul w Turyngii. Silnik typu EM7030. Pokażę Wam zdjęcie tego silnika, który wyciągnąłem jak kilka miesięcy temu z tego odkurzacza. No i logiczne byłoby, że w tym odkurzaczu znajdziemy jakiś podobny typ silnika. Oczywiście zaraz to sprawdzimy, bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Tę Gammę 2 na razie odstawiam na półkę. Aha, i jeszcze jedna może rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. W tej Gammie 2 prawdopodobnie znajduje się oryginalny kabel, ale nie oryginalna, późniejsza jest tutaj wtyczka, którą będę musiał wymienić na taką, jaka była stosowana właśnie wtedy w końcu lat 50. Natomiast ta Gamma 2 wydaje się absolutnie oryginalna. Tutaj jest zarówno oryginalny fabryczny kabel, jak najbardziej takie zielone kable się zdarzały w odkurzaczach Gamma 2 czy Alfa 2 czy Alfa. I wygląda na to, że jest tutaj też fabryczna, oryginalna bakelitowa wtyczka z końca lat 50. No i myślę, że nie ma na co czekać, po prostu bierzemy się za rozkręcenie tego odkurzacza. Zajrzyjmy najpierw do worka na kurz. Worek jest bardzo zapleśniały, sztywny i pokryty jakąś taką białą pleśnią. Mam wrażenie, że musiał ten odkurzacz dość długo leżeć w jakimś wilgotnym pomieszczeniu. Aczkolwiek z drugiej strony nie jest on bardzo zardzewiały, widać trochę rdzy tutaj na rantach. Natomiast w środku nie jest, naprawdę nie jest źle. To wszystko da się ładnie wyczyścić. Jest tutaj jakiś numer na boku tego odkurzacza. Nie wiem, przypuszczałbym, że prawdopodobnie przy jakiejś wizycie w serwisie był tutaj, nie wiem, jakiś numer tego odkurzacza zanotowany przez serwisanta. Mam nadzieję, że podczas tej naprawy nie wymieniono silnika. To wszystko w środku też bardzo pachnie taką wilgocią i pleśnią, ale tak jak wspomniałem, na szczęście nie jest to bardzo zardzewiałe. Odkręćmy teraz klapę, pokrywę silnika. I trzecia śrubka. Tutaj dobrze widać przewody idące do gniazdka suszarki do włosów. W środku nie wygląda to bardzo źle, chociaż widzę trochę rdzy na silniku i trochę pleśni na silniku. No ale zaraz zobaczymy. Silnik nie jest przykręcony. W obudowie wystarczy go po prostu wysunąć.
pokrywa silnika, pokrywa turbiny została w środku. Pokrywa turbiny i guma amortyzująca i izolująca ten silnik w obudowie. W środku też jest troszeczkę rdzy, ale nie jest to dramatyczne. Natomiast ten odkurzacz roztacza taki dosyć nieprzyjemny zapach pleśni, rdzy, wilgoci starej piwnicy. Tutaj są takie gumki amortyzujące silnik w obudowie. Odłożę je na razie na bok. Silnik, jak widzicie, jest też pokryty troszeczkę rdzą. Nie ma jej za dużo i dość mocno pokryty także jakąś pleśnią. I widać, że jednak dosyć dawno nie był już używany. Najważniejsze oczywiście jest to, jaki jest tutaj typ silnika. Zaraz to zobaczymy. Już teraz widzę, że jest to dokładnie taki sam silnik jak ten, który znaleźliśmy w pokazywanym poprzednio odkurzaczu Gamma 2, tym czerwonym z 1959 roku. To jest także silnik produkowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Tutaj widać różne logo. Jedno logo takie trójkątne z inicjałami IKA. To był skrót od Installation Kabel Aparate, czyli instalacje kable aparaty, a pod spodem jest logo z literami EGS. To był skrót od fabryki Elektrogerätewerk Suhl, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w miejscowości Suhl w Turyngii. I tutaj również mamy oznaczenie typu silnika, takie samo jak w przypadku tej czerwonej gammy 2, typ EM7030, czyli dokładnie taki sam silnik jak znaleziony w tamtym odkurzaczu. I jest tutaj też data produkcji 4.1959 rok, czyli dokładnie tak samo jak na tym odkurzaczu, a więc silnik krótko po sprowadzeniu do Polski został do tego odkurzacza zamontowany. Jest tutaj też podane, są różne podane dane dotyczące tego silnika, 14 000 obrotów na minutę, no, napięcie 220 V, moc na wale silnika 90 W. Tutaj jest jako moc pobierania na tabliczce znamionowej na odkurzaczu podane 130 W. Myślę, że warto będzie teraz ten silnik odczepić tutaj od kostki, od izolatora i po prostu wszystko to porządnie przeczyścić odrdzewiaczem wnętrze tego odkurzacza, wyczyścić szczotką i pędzelkiem i metalową szczotką ten silnik i spróbujemy go następnie uruchomić. Sprawdzimy jeszcze za chwilę stan szczotek w tym silniku, ale na razie odczepię to wszystko od izolatora. Zanim odkręcę te przewody, zrobiłem sobie na wszelki wypadek zdjęcie tych wszystkich połączeń. Tutaj widać dwa przewody, te zielone, wchodzące z kabla zasilającego. Jeden z nich wchodzi tutaj i łączy się z jednym przewodem idącym do silnika i z jednym idącym do gniazdka suszarki, tutaj w tym miejscu. Drugi przewód z kabla zasilającego łączy się z przewodem idącym do włącznika w rączce. Tutaj wychodzi drugi przewód z włącznika w rączce, łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do gniazdka zasilającego suszarkę do włosów. Ja to teraz wszystko odłączę, a w każdym razie na pewno odłączę przewody idące do silnika, żebym mógł ten silnik wygodnie wyczyścić. Resztę w zasadzie mogę zostawić, nie będę chyba dzisiaj odkręcał całej tej rączki. Sprawdzimy tylko za chwilę, czy działa przełącznik w rączce, natomiast zaraz wyczyszczę też odkurzacz odrdzewiaczem. Nie, w środku jest wszystko naprawdę ładnie czysto. Tutaj dobrze widać, postaram się to tak pokazać. Dobrze widać styki zasilające gniazdko suszarki. Później sprawdzimy
czy podłączona tutaj suszarka będzie działała, ale myślę, że jest to ładnie widoczne. Ta uszczelka nawet nie jest bardzo sparciała. Wszystko to wyczyszczę pędzelkiem z kurzu, ale nie ma tu jakiegoś strasznego problemu. Wszystkie te elementy wezmę teraz do czyszczenia na zewnątrz. Nie chcę tutaj za bardzo nakurzyć w warsztacie, nabrudzić. No i przede wszystkim nie chcę tutaj rozpylić tej pleśni po całym warsztacie. A propos pleśni, może nie jestem jakoś specjalnie wrażliwy na różne brudne rzeczy, ale akurat pleśń może być dość nieprzyjemna, więc warto do tego użyć maseczki ochronnej. To co prawda jest jakaś zwykła maseczka, którą używam przy pracach z drewnem, z takimi filtrami przeciwpyłowymi, no ale mam nadzieję, że one też w jakiś tam sposób trochę przed tą pleśnią zabezpieczą. Okej, przynajmniej nic nie czuć. Worek porządnie wytrzepałem i popryskałem takim płynem grzybobójczym tytan, ale tak naprawdę on jest do wymiany. Tutaj jak widać jest już duża dziura i on się dosyć łatwo dalej rozchodzi. Także na razie włożę go do tego odkurzacza, żeby był jako oryginalny worek od niego, ale jeżeli zdobędę taki pasujący do gammy 2, to na pewno go z czasem wymienię. Myślę, że udało się ten odkurzacz całkiem ładnie doczyścić, zabezpieczyć odrdzewiaczem. Tutaj jak widzicie w środku udało się tę rdzę w dużej mierze usunąć. Mam nadzieję, że ona nie będzie wracała. Za jakiś czas zajrzę tutaj do środka, do tego odkurzacza, czy to wszystko znowu nie rdzewieje. No ale on nie będzie już teraz leżał w jakichś wilgotnych warunkach, więc mam nadzieję, że ta rdza nie będzie wracała. Worek, tak jak wspomniałem, najlepiej będzie wymienić. On został dosyć porządnie wytrzepany, troszkę potraktowany preparatem grzybobójczym. Na razie wygląda ok, aczkolwiek jako worek do odkurzacza już się nie nadaje, bo ma tutaj dziurę, trzeba będzie tu albo zrobić łatę, albo po prostu nowy, całkowicie uszyć całkowicie nowy worek, no albo wymienić go na inny, chociaż takie worki do gammy 2 wcale nie jest łatwo dzisiaj dostać. Wszystkie inne elementy zostały w miarę porządnie wyczyszczone, wyczyściłem także silnik. Tutaj od środka było też trochę rdzy, którą wyczyściłem. I proponuję, żebyśmy teraz sprawdzili szczotki w tym silniku, spróbowali go uruchomić, a później włożyli go z powrotem do odkurzacza. Na razie te elementy odłożę na bok, żeby nie przeszkadzały. A my zajmiemy się samym silnikiem. To, co można zrobić najszybciej, to oczywiście sprawdzić szczotki w silniku. Zupełnie ok. Ta szczotka ma, myślę, że około centymetra. Tutaj także jest zupełnie w porządku. Możemy, korzystając z okazji, sprawdzić rozmiary tych szczotek, chociaż myślę, że takie identyczne szczotki sprawdzałem już przy okazji filmu o tej drugiej gammie 2 z 1959 roku. Pamiętam, że tam musiałem szczotki wymienić i kupowałem wtedy takie, które były podpisane w internecie jako szczotki do maszyny do szycia. Bez problemu można było je kupić. Sprawdźmy ich wymiary. 5,92, no powiedzmy 6 mm, tak, na 5 mm. Tutaj pokazuje mi 4,94.
czyli 5x6. Wydaje mi się, że w mojej kolekcji szczotek powinienem mieć takie, jakie właśnie kiedyś kupowałem. O, to było coś takiego. I jak widać, te szczotki, które wyjąłem z tego odkurzacza, są prawie nie starte. One oryginalnie też mają taką długość. Ok, mogę je z powrotem tutaj włożyć. One nie wymagają wymiany. Druga najprostsza rzecz, którą szybko można zrobić i którą zawsze staram się sprawdzić w silniku, to jest oczywiście sprawdzenie połączeń. Zobaczmy. To są przewody idące z kabla zasilającego do kondensatora. Raz. I dwa. I mamy między nimi przejście. Na wszelki wypadek warto sprawdzić, czy nie ma gdzieś przebicia na obudowę silnika, ale nie wygląda na to. Sprawdźmy też tutaj. Ok. Wyjmę jeszcze raz szczotkę, bo wtedy nie powinno być już przejścia między tymi przewodami. Nie ma. Teraz włożę z powrotem szczotkę. I przejście jest. Możemy jeszcze szybko sprawdzić, w jakim stanie jest to łożysko, do którego jest najprostszy dostęp. Troszeczkę smaru, chociaż ono wygląda na nasmarowane. I przykręcę z powrotem. Teraz podłączymy ten silnik, sprawdzimy jego działanie. Tutaj mam taki tymczasowy kabel zasilający. Silnik uruchomię za pośrednictwem takiego regulatora napięcia, który już pokazywałem w kilku innych nagraniach. Pozwoli to uruchomić go na znacznie mniejszych obrotach i nie na od razu na pełnym napięciu. Podłączam silnik do regulatora. Okulary ochronne, licho wie co z takich starych silników może wyskoczyć. Tutaj sobie zmniejszam moc i podłączam regulator do sieci. Silniczek zaczyna pracować. Jest tam dość mocno przyssany do tej korkowej tablicy, na której stoi. Myślę, że to wystarczy jak na silnik z 1959 roku. Myślę, że działa całkiem fajnie. Nie słychać w nim jakichś głośniejszych klekotów. Jeżeli coś tam gdzieś się tłucze, to prawdopodobnie tutaj ta turbina o obudowę, ale
Generalnie powiedziałbym, że pracuje całkiem cicho i płynnie. Dobrze, odłączę na razie ten tymczasowy kabel i będziemy mogli wbudować już silnik do naszego odkurzacza. Zanim zamontuję silnik, sprawdźmy jeszcze działanie przełącznika. Nie rozkręcałem tej rączki i mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Jeżeli kogoś to interesuje, ten cały proces rozkręcania rączki, budowa przełącznika w tym odkurzaczu, to na pewno jest to na jednym z moich poprzednich nagrań, na przykład na tym nagraniu o Gammie 2, tej czerwonej Gammie 2 z 1959 roku, ale sprawdźmy, jeżeli ten przełącznik działa, to nie będzie potrzeby zaglądania do niego. Teraz nic się nie dzieje. W momencie, kiedy włączam przełącznik, mamy połączenie. OK, czyli przełącznik działa. W takim razie myślę, że możemy z powrotem zmontować nasz odkurzacz. Najpierw połączymy ponownie przewody, tak jak one były w oryginale. Pamiętajmy też o podłączeniu gniazdka suszarki. Później sprawdzimy, czy ono działa. Dobrze, tutaj w tych dwóch miejscach powinniśmy podłączyć przewody z naszego silnika i z gniazdka suszarki. To jest zawsze troszkę niewygodne, bo te przewody są dosyć krótkie. Najpierw spróbuję włożyć silnik do środka, może tak będzie wygodniej. Tutaj na obudowę silnika zakładam tę amortyzującą i izolującą podkładkę. W sumie to mogę ją włożyć najpierw tutaj, będzie wygodniej. Teraz wkładam silnik. Teraz możemy to jeszcze raz wszystko zobaczyć. Tutaj są dwa przewody wchodzące od kabla zasilającego. Jeden z nich łączy się z przewodem idącym do włącznika w rączce. Ten tu wychodzi przewód z włącznika w rączce, łączy się z jednym przewodem idącym do gniazdka suszarki, z jednym idącym do silnika, a ten drugi przewód z kabla zasilającego łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do gniazdka suszarki. Dobrze, silnik siedzi tutaj ładnie w obudowie. Przewody wszystkie chyba powinny być dobrze połączone. Tutaj są te gumowe nakładeczki, które go amortyzują i możemy teraz zamykać tę klapę z gniazdkiem suszarki, z tym stojakiem do dołu. Teraz wkładamy worek na kurz. Jest ładnie wpasowany. Zakładamy pokrywę worka na kurz tutaj stopką do dołu. Tutaj widać wyraźnie stopkę. Zamykamy klamry. I nasz odkurzacz Gamma 2 jest w zasadzie zmontowany. Aha, jeszcze tutaj mam. Założę mu pasek naramienny. Troszkę ścisnę to trzymanie, żeby on nie odpadał ciągle. W tej chwili odkurzacz można też przenosić na ramieniu podczas odkurzania. Jeszcze przed podłączeniem możemy zrobić mały test na wtyczce. W tej chwili nie ma połączenia. W tej chwili po uruchomieniu przełącznika jest połączenie. W tej chwili nie ma. OK, powinno wszystko działać. Thank you.
muszę przyznać, że ten odkurzaczek naprawdę fajnie i cichutko działa. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie nagrania z tymi odkurzaczami Gamma 2, to miałem tam kilka, między innymi taki też malowany na szaro farbą młotkową, chyba z 1963 roku, odkurzacz Gamma 2, który był w bardzo złym stanie i działał bardzo, bardzo głośno. Tam były już bardzo zużyte łożyska. Tak samo taki niebieski odkurzacz Gamma 2 z 64 roku również po włączeniu chodził bardzo głośno. Ten odkurzacz, przypominam, z 1959 roku chodzi naprawdę fajnie, cichutko, płynnie. I też ta siła ssania jest zupełnie niezła, jak na tak małe urządzenie o w sumie niedużej mocy. No i jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, to wypróbowanie suszarki do włosów. To jest troszeczkę późniejszy model. Tutaj w tym odkurzaczu suszarki wyglądały odrobinę inaczej. Mam nawet gdzieś zdjęcie z oryginalnej instrukcji obsługi do tych pierwszych modeli odkurzaczy Gamma 2 z końca lat 50. I tam widać taką suszarkę, jaka powinna tutaj być, ale wydaje mi się, że ta również powinna tutaj pasować. To jeszcze powinna między suszarką a odkurzaczem być taka, może pokażę to w innym modelu, o tutaj może będzie lepiej, taka rurka, która jednak uszczelniała to wychodzące powietrze. Można to zresztą dorobić nawet z jakiegoś kawałka rurki PCV, chociaż lepiej byłoby z czegoś, co jest odporniejsze na nagrzewanie. W tej chwili ta suszarka nie powinna się nagrzewać, ponieważ tak jak widzieliście, gniazdko suszarki uruchamia się po włączeniu przełącznika w odkurzaczu, co ma sens, no bo dopiero wtedy zaczyna też wylatywać powietrze. Sprawdźmy, czy to działa. Tak, działa bardzo ładnie. Nie mogę wam tego niestety pokazać. Nie mam żadnego termometru, który mógłbym tutaj przynieść, ale ta suszarka, ona na pewno działa i tutaj czuć bardzo wyraźnie wylatujący strumień ciepłego powietrza, także można by ten odkurzacz spokojnie wykorzystywać w formie suszarki do włosów, czy raczej wykorzystywano go też na przykład do suszenia jakiejś odzieży po praniu. I to chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za kolejny wspólny przegląd takiego małego odkurzacza typu Gamma 2, podobnego do tych, które już oglądaliśmy w poprzednich odcinkach. Przypominam, to jest odkurzacz z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, wyprodukowany w 1959 roku, a w środku w tym odkurzaczu znajduje się oryginalny, importowany wtedy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej silnik, wyprodukowany w fabryce urządzeń elektrycznych w Zul w Turyngii, również z 1959 roku. Bardzo podobny, właściwie identyczny model jak ten, który znaleźliśmy już w trakcie innego nagrania, w tym odkurzaczu Gamma 2, również z 1959 roku. Aha, no i myślę sobie, że taki odkurzacz jest nie tylko ciekawym eksponatem kolekcjonerskim, nie tylko może służyć do tego, żeby stać gdzieś do ozdoby na półce i być tylko raz na jakiś czas uruchamianym, ale na przykład jeżeli ktoś z was jest pasjonatem starej motoryzacji, jeżeli macie jakiś samochód, czy remontujecie jakiś samochód z początku lat 60. czy z końca lat 50., myślę na przykład o jakiejś starej Warszawie na przykład, to myślę, że taki odkurzacz jako odkurzaczek samochodowy z epoki byłby bardzo fajnym uzupełnieniem takiego historycznego, zabytkowego pojazdu i myślę, że jest jeszcze bardzo wiele innych zastosowań, do których takie stare, działające, w dobrym stanie urządzenie doskonale by się nadawało. Ten odkurzacz na razie odstawię, a w następnych nagraniach myślę, że zajmiemy się między innymi tym odkurzaczem Gamma z 1957 roku, czyli takim starszym kuzynem, protoplastą tego odkurzaczyka, który dzisiaj oglądaliśmy. Bardzo mnie ciekawi, jaki silnik znajduje się w tym odkurzaczu, prawdopodobnie również jakiś model produkowany wtedy i importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. A na kolejne przeglądy starych odkurzaczy oczywiście czekają też między innymi te dwie radzieckie czy ukraińskie, produkowane w czasach radzieckich
rakiety z 1960 i z 1981 roku, także będzie co robić w kolejnych nagraniach. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję, do zobaczenia, do następnego razu, cześć!